Witam z powrotem na kanale, Kowal z tej strony, a dzisiaj nie ma za bardzo o czym gadać historycznie, bo mowa tutaj o pojedynczym prototypie pojazdu, który zresztą był nie do końca funkcjonalny chyba, ale do tego przejdziemy zaraz. Jak również widzicie, nie ma żadnych nagrań archiwalnych, bo po prostu nic takiego nie znalazłem, może parę zdjęć przewinie na ekranie, ale szczerze mówiąc, no nawet nie wiem, czy tyle będzie. Ale zacznijmy od tego, że w latach 80. dla Bundeswehry opancerzone transportery kołowe były, inaczej, nie były niczym nowym. Tak? Śmigali już na Luchsach czy tam Fuchsach, no ale w międzyczasie we Francji na przykład pracowano nad, a w sumie to wprowadzono już, ciężkie kołowe pojazdy rozpoznawcze AMX-10RC, które były w dodatku uzbrojone w 105mm działo. Tak samo Włosi pracowali nad swoimi Centauro. No i Niemcy stwierdzili, że pomysł jest warty zbadania, szczególnie, że doświadczenie wykazywało, iż lekko opancerzone szybkie wozy rozpoznawcze z porządnym uzbrojeniem to nie jest głupi pomysł. Przypominam, wciąż trwała zimna wojna i cały czas w tle wisiało ryzyko konfliktu z Rosją. Tak więc niemieckie Ministerstwo Obrony zwróciło się z prośbą do zakładów Daimler-Benz, czy te by czasem nie mogły zaprojektować czegoś na kształt właśnie kołowego wozu rozpoznawczego i wsparcia również ogniowego. No ogólnie to coś podobnego, co mają Francuzi ze swoim AMX-10RC. No i Daimler-Benz powiedział dobra i w 1983 roku zaprezentował prototyp oznaczony jako Radkampfwagen 90, czyli dosłownie czołg kołowy 90 w tłumaczeniu. I tutaj 90 stało w nazwie oczywiście nie od uzbrojenia, bo tutaj wiem, że ten pojazd ma 105, ale to 90 stał od przewidywanego roku przyjęcia go do służby. Sam pojazd ważył 30 ton i był diabelnie szybki. Napędzany był 840-konnym silnikiem diesla i na drodze asfaltowej udało się osiągnąć, tu zależnie od źródeł po prostu, od 100 do 110 km na godzinę. Pojazdem uzbrojonym w 105mm armatę. No i właśnie, uzbrojenie. Wstępnie planowano zamontować na nim wieżyczkę prosto z czołgu Leopard 1A3, ale pojazd miał być dostosowany przynajmniej w planach w razie potrzeby do zamontowania na nim wszelkiego rodzaju wieżyczek przeciwlotniczych lub innych rodzajów wieżyczek wsparcia. No i w teorii nawet planowano stworzenie takiego pojazdu uzbrojonego w wieżyczkę z czołgu Leopard 2, kiedy ten pojazd zostałby przyjęty do służby i trzeba by było po prostu zwiększyć siłę ognia takich pojazdów w przyszłości. No to myślano tutaj przyszłościowo. I właśnie myśląc przyszłościowo, to zaprojektowali od razu taki system zawieszenia, aby jak najbardziej łagodził on skutki wystrzału z właśnie wielkokalibrowych armat. A no i jeszcze wszystkie osie dodatkowo były skrętne, żeby było wygodnie nim sterować. No i testy Radkampfwagena 90 rozpoczęły się we wrześniu 1986 roku. No i wykazały one, że pomysł na opracowanie takiego pojazdu był jak najbardziej poprawny. No i te testy zakończyły się ogromnym sukcesem. Ale w międzyczasie z ogromnym sukcesem Związek Radziecki dezintegrował się od środka i biorąc pod uwagę, że Niemcy zbroili się w coraz to lepsze i nowsze sprzęty, no to właśnie wynikało z tego zagrożenia, że wybuchnie konflikt z Rosją. A skoro to zagrożenie z miesiąca na miesiąc słabło w rekordowym tempie, to i zwolniły pracę nad Radkampfwagenem i nad innymi różnymi projektami. Aż w końcu Niemcy stwierdzili, że Radek no jest fajny, ale w obecnej sytuacji politycznej jest już kompletnie niepotrzebny i można obciąć kasę idącą na wojsko, a co za tym szło, ten prototypowy projekt po prostu został zamknięty, mimo tego, że zapowiadał się znakomicie. Ale nie wszystko poszło na marne, bo należy wspomnieć, iż to ośmiokołowe podwozie i to, co Niemcy się z niego nauczyli, posłużyło im przy projektowaniu pojazdów opancerzonych nazywających się Boxer. No i ostatnia rzecz, o której chcę wspomnieć. Zależnie od źródeł, ja nie do końca jestem w stanie określić, czy zamontowana na testy wieża z Leoparda 1A3 była w pełni sprawna, czy robiła tylko za martwą wagę symulującą w pełni sprawny pojazd. No tego po prostu nie wiem, bo co znajduje inne źródło, które opisuje w jaki sposób fajnie ten pojazd, to albo o tym wspominają, że ta wieża nie do końca była sprawna, albo mówią po prostu o zamontowaniu tam wieży z Leoparda 1A3. Także nie wiem, jeżeli ktoś z was jakoś gdzieś dokładnie trafił na opis tej maszyny, tylko proszę, sprawdźcie z paru źródeł, to dajcie znać po prostu w komentarzach, bo ja już po prostu zgłupiałem. Czytam o tym pojeździe od dobrej chwili, już chyba od 6 albo 7 godzin i tak jak mówię, co znajduje źródło, to jedni mówią, że wieża była sprawna, a drudzy mówią, że była niesprawna. No ale ten prototyp nie zginął i stoi teraz w muzeum w Koblenz, pewnie źle wymawiam, ale nazwy pełnego muzeum nawet nie będę próbował wymówić. Tak jak to bywa akurat z grą War Thunder, tak, że tak powiem, no w przypadku pojazdów, które akurat ten zapowiadał się świetnie,
ale pojazdy prototypowe w tej grze spisują się najlepiej, bo mają domniemanie najlepsze właściwości, jakie mogły tylko mieć. Jeżeli chodzi o pancerz tego pojazdu, to tak, on z założenia miał wytrzymywać ze średniego dystansu może ostrzał z 30 z BWP 2, no ale oprócz tego no nie miał wytrzymać nic więcej. To był lekki pojazd wsparcia ogniowego lub tam rozpoznawczy, ogólnie miał to być szybki kołowiec, a do czego by został już wykorzystany, do jakichś jednostek zostałby wcielony, no to tego się nie dowiemy do końca, no bo do tego nigdy nie doszło. Ale w War Thunderze mamy tutaj właśnie, co ciekawe, nie ma w War Thunderze Leoparda 1A3, ale mamy tutaj wieżę z Leoparda 1A3, która znajduje się na tym właśnie czołg kołowy 90. I jak kamerka latała naokoło tego pojazdu, mogliście zauważyć pewien ciekawy decal, o którym wspominałem już ostatnio, ten tutaj gościu z brodą w hełmofonie w okularach przeciwsłonecznych, no to jest mój decal i w końcu został on połączony z linkiem zniżkowym 3%. Tylko teraz tak, jeżeli chodzi o ten link, to jak Gaiji ma swoje już przeceny, jakieś 50%, to te dodatkowe 3%, które dostajecie zniżki z mojego linku, ono nie działa. Ale to nic straconego, bo wciąż, jeżeli planujecie jakieś zakupy, co oczywiście odradzam, żeby kupować cokolwiek w grze darmowej, ale rozumiem też, że jak ktoś czerpie z tej gry dużą przyjemność, tak jak ja na przykład, no to czasem sobie coś sprawię. Ja akurat jak już jestem cecakiem, to już od dawna nic nie kupuję, ale zanim zostałem cecakiem, trochę na tą grę wydałem. Ale odbiegam od tematu. Jeżeli skorzystacie z linku zniżkowego, który znajdziecie i w opisie, i w przypiętym komentarzu, jak planujecie coś kupić i coś zakupicie, nawet jeżeli ta 3% zniżka, którą ten mój link zapewnia, no nie zadziała, bo już trwają na przykład jakieś zniżki 50-30% na sklepie, to i tak przez to, że skorzystacie z tego linku, do każdego swojego zakupu otrzymacie ten decal. No, otrzymuje się go jednorazowo, ale też no za każdym razem jak kupujecie coś w War Thunderze właśnie z tego linku, to wspieracie ten kanał. Nawet ciężko mi opisać, jak bardzo. Bo nawet kiedy te 50% zniżki trwają, to jak kupicie coś przez mój link na przykład, to te 3% trafia prosto do mnie. Znaczy najpierw trzyma je Gaijin, a ja mogę je tam za jakiś czas sobie wypłacić, tak? Także mniej kasy dla Gaijina i przy okazji wspieracie kanał, a ja będę sobie mógł, nie wiem, pójść do dentysty za jakiś czas na przykład dzięki temu, nie? Także w końcu działa. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję również za wsparcie, co okazałem, bo nawet już ostatnio udostępniłem ten link, jak jeszcze nawet nie było decalu do niego podłączonego, widziałem, że sporo z was z niego skorzystało. Twoją drogą, który z was z tego linku kupił kurde ZTZ-a chińskiego Turmsa? To mnie zastanawia. I widziałem, że paru z was kupiło K50. Tak? Także chińskiego Turmsa ktoś sobie sprawił, widziałem parę K50, bo ja widzę, jakie zestawy są zakupywane przez was. Co też podpowiada mi, o czym może zrobić następny odcinek, jakiś w przyszłości, może niekoniecznie następny, ale jakiś w przyszłości odcinek, bo widzę, że parę z was zakupi jakiś pojazd, no to tyle osób zakupiło taki pojazd, to może warto go pokryć. A wcześniej takich rzeczy nie wiedziałem. Ale dobra, dość już zbędnego pierdolenia. To, co ten pojazd prezentuje w War Thunderze, to faktycznie on tu jest ograniczony do 100 km na godzinę, także to ta informacja o tych 110, nie wiem, czy tu Gaijin się pomylił, czy ktoś się pomylił, jak opisywał ten pojazd. W każdym razie, no mamy tu L7A3, 105, mamy do niej dostępne DM-33, mamy laserowy dalmierz, noktowizja, akurat mam niezbadaną. No i czego chcieć więcej? To jest, ten pojazd jest szybszy niż mój mózg. Tak bardzo ten pojazd wyrywa się z tego, jak ja gram Niemcami naokoło tego właśnie BR-u, że ja po prostu jestem tak szybko na różnych pozycjach, że ja nie wiem, co mam ze sobą zrobić po prostu. I często przez to wręcz ginę. Dodatkowo, no, dla mnie ogromnym minusem jest jednak to, że no nie mamy tutaj żadnego rodzaju termowizji. I o ile nie przeszkadza mi brak termowizji na battery ratingach takich jak, nie wiem, 5.0, 6.0, czy tam oczywiście niższych, bo tam nikt nie ma termowizji, to jest ten problem, że sporo osób ma tą termowizję i już naokoło tego BR-u, na tych bitwach, na które będziemy lądować, ludzie mają nie tylko tą pierwszą, taką rozmazaną delikatnie noktowizję, gdzie też czasami ciężko wypatrzyć, gdzie dokładnie ktoś stoi w tych krzakach, tylko no już będziemy się mierzyć z pojazdami, które mają termowizję drugiej, a czasem nawet i trzeciej generacji, które widzą wszystko po prostu w 2K i no nie ma szans się schować, a my po prostu ich nie widzimy, bo stoimy w jakichś krzaczory nam zasłaniają, no my jesteśmy po prostu ślepi. Podziwiam ludzi, którzy są w stanie grać bez termowizji naokoło tych BR-ów, bo czasem widzę innych youtuberów, jak grają na 10.0, na przykład 11.0 i mają pojazd z termowizją i mają ją wyłączoną i czasem ją tylko włączają. Ja nie wiem, jak oni to robią, moje oczy na to nie pozwalają, szczególnie, bo to nie chodzi nawet o to, że ja nie wypatrzę tego pojazdu, ja go wypatrzę, tylko go wypatrzę o 3-4 sekundy za późno i te 3-4 sekundy sprawiają, że tamten pojazd mnie wypatrzy, albo zdąży mi gdzieś uciec po prostu, no albo jestem martwy, albo mi uciekł, tak?
Ale to wszystko zaraz zobaczycie w rozgrywce, także przeskoczmy sobie do pierwszej rundy Radkam Wagenem 90. Patrzcie, chwilkę temu wyjechaliśmy z respa, już dobijamy do 100 na godzinę i ciśniemy mocniej, bo to 110 mogło wyciągnąć, o ile się nie mylę. Ale to jest skapowane chyba na 100 w grze. Gdzie tu była? 100 km na godzinę jest prędkość maksymalna. Okej, okej. A przez to, że jest... Jezus, aż ciężko wyhamować. Tak, jedyny problem jest taki, teraz będzie... Nie powiedzieć, że byłby. Turm siwo zgaszony. O, zamek działa. Dwie maszyny. Mamy dwa strikery. Wolfpacki. Mamy uszkodzony zamek działa, wycofujemy się. Tu się będziemy naprawiać, 26 sekund, może zanim tu dojadą. Nie zwróciłem uwagi na te strikery. To jest to, że brak tego termo, nie zauważyłem je, jakbym nie zauważył sekundę wcześniej, to chociaż jednego bym uszkodził, nie? I ogień na tłoki i znikamy stąd. Jadą po mnie, jadą po mnie. Engine Commander, Radiator, Horizontal Turret Drive. Dobra. Jeden zgaszony, nie wiem czy jest tutaj jakiś drugi. Jeszcze, dlatego my jedziemy trochę dalej. Oni mają bardzo dobre termo, więc wypatrzą mnie wszędzie bez problemu. Jakiś light tam na C został. Ale co to jest za light, nie wiem. Zobaczmy, ten, którego rozwaliłem. Oj goje. Nie wyszedł jeszcze z gry. Driver. O, jeszcze jeden Wolfpack, to były tu aż trzy, czyli te dwa, co widzieliśmy, jednak na mnie zaczął polować. Nie jest to pełen aptier, 9-7. Oczywiście, biorąc pod uwagę, jak szybcy powinniśmy tutaj być, to lecimy na około punktu C, tutaj do tej świątyni w kwadracie H6. I tam będziemy patrzeć, co się będzie działo. Patrzcie, specjalnie nie jadę drogą. I tak ciśniemy 86 na godzinę, 90. Ja pierdziele. Ależ to do dupca. No nie, to jest przegięcie. Jesteśmy tutaj tak szybko, że nikt tu jeszcze po prostu nawet nie dojechał. Kompletnie nie wiem, jak sobie radzić z aż taką prędkością tego pojazdu. O, wszędzie jesteśmy szybciej niż jakiekolwiek moje taktyki przewidują. Wbrew pozorom, jeszcze nie będziemy dekapować tego punktu. Serio, jestem tak szybki, że nie ogarniam sterowania. Gdzie jest nasz Leopard 1A? Gdzie jest reszta czołgów przeciwnika? Zrobiliśmy dosłownie kółko na około punktu C i to bardzo szerokie. Dobra. Zdjęliśmy tam jednego drania.
Zdekapujemy punkt C. Ale nie będziemy go przejmować jeszcze. Bo nasi mają problem. Właśnie tutaj. Właśnie gdzieś tutaj. O ty cwaniaku. Nie wiem jak się z tym rykatem minąłem. Pewnie wjechał na C. Czy przez miasto tu przejechał. Dobra, zdjęliśmy go. Posprzątane to ogień. Okej. Skręcamy w lewo. Tutaj coś było zaznaczone. Jakiś przeciwnik. Biorą C. Dobra. Roger that. Staram się trzymać niskie obroty, żeby być cicho. Dobra, ogień. Fałka tu gdzieś jest. Tylko gdzie? Driver engine! To mnie nie urządza, to mnie nie urządza! O, dingnięte, żegnaj. Wieża z Leo 3 tutaj dała rady. I to, że zmieniliśmy kierunek tak szybko. To U2? Nie, niemożliwe. Sztukas? Nie. Jakiś Francuzik. Dobra, BW2, mam nadzieję, że go zdejmie. Jesteśmy za szybcy na jego bomby. O, i dostał, okej. Ale nie ma naszych ludzi w ogóle nigdzie. Dostaliśmy z drona. No, oczywiście. Oczywiście. Weźmy sobie samolot. W takim razie. No jak dron jest w powietrzu. Jak nas muszą balansować dronem, to wygraliśmy, nie? Takie jest moje podejście do tego. Dobra. Przepustnica na zero. Wyjeżdża koło mojego trupa. Gdzie pojechał? Widzę go. A nie. Tylko hit, cholera. Już chyba z tej 30 mu zrobił więcej. Niestety to już nie są te same nordy co kiedyś, nie? O, i teraz to jeszcze mnie zestrzeli, gościu. No naprawdę. Unlucky. Już strzelałem na szybko, bo się bałem tego jeta. A to 30 go chyba powinienem zrobić już teraz. A nie, zdjęli go. Ktoś go wywalił. A to nawet asysty nie dostałem. No niestety spepegowałem konkretnie. Uuu, kurwa. O Jezus. Jak widzicie, no nie zawsze mi idzie. A luetka będzie próbowała B przejąć. Ty to... O, jak się nie rozbije. To może nie... O. Mamy bardzo potężny gaming. Oczywiście uszkodzenie ogona tylko. O nie, dobra. Wywaliło go. Alfę nam biorą, to my to B w takim razie spróbujemy wziąć, bo ta alueta się chyba wywaliła. Auć, co jest? Albo kto jest? Dron jest pewnie. Dron! No ja pie... Pełen down tier, to robimy wyścig na punkt C. Powinniśmy tam być zawczasu, skitramy się gdzieś tutaj na przełomie kwadratu B5, B6, tutaj i A5, A6 i będziemy działać. Ale według danych technicznych na autobanie powinien 110 wyciągać, a my ledwo 70. No może za krótka trasa, żeby się rozpędzić, tak, ale serio. 57? Co jest? Czemu to lepiej jeździ na śniegu niż na... kurde asfalcie, rójkacik. Me faster, goodbye.
Bewób 2 już tu ściekał. Pytanie, czy chłop się będzie odważy. Będzie odważy. Polska język trudna. To mi się w tej mapie nie podoba, chyba że to naprawili. Zobaczmy, jak tutaj wjadę. Chciałem się tutaj schować. Naprawili to! Kurwa, naprawili to! On też chyba wyłączył silnik. Uhu, jaki dźwięk odpalania! Boże, myślałem, że Rzemse już pojechał czy coś. Ale Rójkat tu leci, na pewno. Jakiś czołg jedzie. Dobra, wychylę się dla pana kapeczkę. Mówię, punkt C jest nasz. A ich drużyny już nie ma, to może ruszmy. Komu w drogę, temu czas, bo zaraz to się skończy rundę. We wszystko wjechałem po drodze, w co tylko mogłem. Jest tutaj. Loader tylko, ale to akurat dobrze, bo nie przeładuje. Dobra. No już glejam tam na respie tylko i wyłącznie. It's over. Szybki pojazd, to i rundy szybkie. Cóż, już tą mapę gdzieś widzieliśmy, ale jest w innym trybie, więc przymkniemy oko. Pełen uptier, spróbujemy się chyba gdzieś tutaj może przekitrać, chociaż zastanawiam się, jesteśmy na tyle szybcy, żeby pojechać na naprawdę potężną flankę gdzieś tutaj. Dobra, o Jezu, jeszcze mnie zrespiło. Z tego co pamiętam, to był taki bajer. Jeżeli jest się dość szybkim, to można nie tracić czasu na objeżdżanie respa, tylko można przejechać tędy. Tylko że ja nie grałem tej mapy w tym trybie jeszcze z tego respa, no... O, zamknęli to? Nie, 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 tu jest przejazd, musi się dać. A, nawet nie jestem out of boundaries jeszcze, dobra. No. Czy Radek zdąży? Bo jak Radek nie zdąży, to nic innego tutaj nie zdąży. Jeszcze będziemy mieć zapas czasu. Już, proszę bardzo. Już pędzimy na ich flankę. Oni No już za bardzo wrogów nie ma. O, jednak są. Uhuhu! Zniknął! Ale ja jestem silny! Do czego się ta flanka może ostatecznie przydała? Jakąś taką próbuję pozycję wymyślić. Nie grałem na tej mapie, tak jak mówię, miliard lat.
Ty, widziałem, czy mi się wydawało. Nie no, jedzie coś. WMA jakieś? Kurde. Kowy koleżka. Ale przy Alfie potraciliśmy wszystkich. Waham się, czy tu flankować. A, spróbujemy tędy przejechać. I wychodzimy na tyły faktycznie. Bo nasi tam narzekają, że mają jakiś problem. Przed nami. Czołg przed nami. O, ty dziadu, skąd? Pewnie z kolegą gra, no. Chińczyk inny. O Jezus. Chyba go rozwalili. Ale to był jeszcze jeden, cholera. Co to jest, oddział jakiś? Mamy cztery nordy. Walniemy na oślep. Jest, widzę. Nawet dwóch. Jest. Jest! XM1 jeszcze zdjęta. 3 za 3 na razie, nieźle. No nic, ale 3 za 3 z Nordów to pokażę, bo fajnie wyszło. Aral C, matko boska. O, miałem tą mapę zbanowaną przez najdłuższy czas, ale odbanowałem ją, jak dodali jakąś nową, już nie pamiętam teraz, którą mam zbanowaną. Ale przynajmniej grałem pewien down tier. Będzie na alfę, więc będzie ciężko. To chyba tutaj się będziemy trzymać tej strony. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Może jesteśmy na tyle szybcy, żeby faktycznie zająć jakąś sensowną pozycję na początku i później może próbować z flanki wjechać w tą alfę. Zobaczymy. Zobaczymy, bo nie wiem. Na piasku teoretycznie i na śniegu te pojazdy kowe radzą sobie jak porąbane, ale to ten piasek na Aralsich jakoś tak słabiej, mam wrażenie, od innych. Bo graliśmy ten pojazd na streamie i tam po prostu i po piasku, i po lodzie ten pojazd po prostu latał. Nie no, stoi se na razie. Ruszył. I już do hangaru. Kurde, to jest ich respawn, faktycznie. To jest ledwo ich respawn. Już wiecie, jest to świetny przykład, dlaczego na przykład mam tą mapę zbanowaną. O, Efiku. Się zastanawia, co się stało. Za późno, ugaźmy się. Ale skaczą. Oni dopiero z respa wyjeżdżają, a my ich już tułoimy. Ała. Jeszcze jeden. Trzeba było zrzucić dym. XM1 mnie wyczaił. Żegnajcie. Ale bzdura! Ale bzdura! Co za co za beznadziejna mapa, moi drodzy. Do G91 od razu wskakujemy. Widzieliście to? Ile trwało? Specjalnie jak będę edytować, to zostawię to bez cięcia i sami możecie zobaczyć, ile trwało wyjechanie z mojego respa, żeby dojechać tak, żeby już ich łoić na ich respie. Bo to jest taka bzdura. O, puściłem dwie przez przypadek, grube paluchy, grube za grube. Dostał nam jeden nord za grube paluchy. Dwa razy sobie spację wcisnąłem przez przypadek. Kawa MK2D, elegancko. O, jakbym nie miał takich grubych paluchów, to bym miał chude. Dobra, wyścig do C, ponownie. Tyle, że oni mają przewagę. Chociaż w sumie jak tam Rujkata wtedy spotkaliśmy, to niekoniecznie. Gaz do dechy, wpadniemy do C i zobaczymy, co tam się dzieje. Nie patrzyłem, jeszcze jest to... 10-0, nie jest to pełen up tier.
Nie lubię grać 9-3 teraz, powiem wam. I do tego line-upu pewnie, znaczy jest do tego pojazdu jakiś tam line-up, ale jest akurat z maszyn, którymi też nie gram, dlatego ja tym Radkiem nie grałem. No muszę powiedzieć, że gra mi się tym Radosławem kompletnie, kurwa, dziwnie. Pojazd jest bajecznie szybki, mamy dobre działo. Ale jak dla mnie ten brak tej termowizji na tym biarze go skreśla. Może ktoś jest w stanie wypatrywać wrogie cele bez tej termowizji na tym biarze. To spoko, ja nie, bo tu po prostu bez tej termowizji te ułamki sekund sprawiają, gdzie ja nie zauważę kogoś od razu, że się przegrywa też, nie? Pierwszy raz widzę, żeby ktoś używał Radkampwagena przy okazji. Oprócz mnie. Serio, no gram na tym dzień 3 w kółko. Bo sporo rund jest takich, że ten pojazd jest za szybki dla mojego mózgu. Po prostu. Za szybko docieram na pozycję i po prostu nawet nie wiedziałem, że o, tu się da dojechać tak szybko, jestem tam zdecydowanie szybciej niż przeciwnicy. I przez to, to jest oczywiście ogromna zaleta, nie? Jak człowiek się przyzwyczai do używania tak zwinnej maszyny na takim biarze. Ale ja bym sobie na pełnym aptierze lepiej poradził Leopardem. Jeden na 5, albo L44. Okej. Nawet go jeszcze nie skotnęło. Ten tu wie, że ja tu jestem. Kurde, to był jeszcze jeden. A tamte myślicie, że... Już pojechał. Uhuhuhu, co jest? Zaspał! Tyle czasu czekał i se zaspał na to. Jest! Jeszcze jeden firececek zdjęty. Ja tylko dekapuję. Oho, drugi Radkampwagen, robimy to w dwóch. Smutny ten ZTZ był, zaspał se, tyle na mnie czekał. I miał mnie w garści, no. Miałem mówić, co, ale coś głośnego jedzie, a to jakiś typ z urwanym wydechem za oknem. Haha, mówię. On odciąga coś. Tu stoi. Kurde, drugi Radek już nas wyprzedził o 3 fragi. Stoimy w miejscu i czekamy. Dlatego jeździ, zapierdala i strzela. A ja stoję i czekam. Nie no, jak pobawić taki gaming. Gdzieś tu stoi. To ten ZTZ. Tego się chyba nie spodziewa. Nie spodziewał się. Siema Radkampwagen. Hello. No, dwa razy więcej zrobił. Dosłownie, no, oprócz tego, że nie ma asysty. To zrobił dwa razy więcej niż ja. To ten jeden gościu w tym ZTZ-cie mnie przytrzymał, no. Dobra, na tym się runda zakończyła, moi drodzy, i tak jak mówię, no ani razu, dziwne, mamy tutaj wszystko, czym lubię grać, czyli mamy dobre działo i mamy bardzo, to bardzo szybkie podwozie, szybsze od mojego mózgu, bez żartów, a jednak no nie byłem w stanie ani razu tym Radkampwagenem ugrać dobrej naprawdę rundy, gdzie zrobiłbym więcej niż te, nie wiem, 6-7 fragów na tym biarze. No nie wiem czemu, wydaje mi się, nie wiem, przynajmniej w moich rękach ten pojazd jest zbalansowany, bo
Nieudolnie go używam, ale na pewno wielu z was, jak go ma i potrafi nim grać, to jest po prostu tak kompletnie inny mindset od tego, co normalnie gram. Popatrzcie, czołgi 9.0, które mam tutaj, to wszystko jest zwinne, bo to jest głównie, no, 3 leopardy jedynki mamy tutaj, nie? To jest zwinne, ale nie jakoś wybitnie zwinne, mamy dobre działo, praktycznie, no, ten sam pocisk, tak? Co Radek, no tylko, no, różnica jest taka, że na wszystkich tych trzech leopardach mam termowizję. Jestem w stanie zauważyć tych przeciwników szybciej i lepiej niż jednak tym Radkamwagenem, który jest dużo szybszy, ale troszeczkę na tym biarze w moim odczuciu jest ślepy. Ja wiem, są ludzie, którzy potrafią grać bez termowizji nawet na 11, tam 7, czy jak jest teraz maksymalny BR. Pewnie, spoko, grajcie. Ja nie umiem. Ale przynajmniej zaprezentowałem, jak szybko można na pozycję dojechać tym pojazdem i że jest on po prostu śmiertelnie groźny, szczególnie na samym początku meczu. Ode mnie tyle. Dziękuję za oglądanie. Przypominam o możliwości zakupu rzeczy w Wartanderze z 3% zniżką, kiedy nie są na przecenach. Jak są rzeczy na przecenach, to co prawda ta 3% zniżka, no, nie działa, ale wciąż jak wejdziecie przez ten link, no to wesprzecie kanał. No i jak jeszcze nie macie, no to dostaniecie ten tutaj decal, czyli, no, pierwszy w historii cecek polski, który ma swój decal w Wartanderze. Ode mnie tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.